Jaka jest najmniejsza wspólna wielokrotność wielomianów 3z do trzeciej minus 6z kwadrat minus 9z i 7z do czwartej plus 21z do trzeciej plus 14z kwadrat? No i tu jest taki często stosowany skrót NWW, najmniejsza wspólna wielokrotność. No dobrze, więc spróbujmy sobie tutaj uświadomić, o co tu chodzi. Więc to ma być wielomian, który jest wielokrotnością obydwu z nich, czyli dzieli się bez reszty przez oba te wielomiany. Teraz, gdyby chodziło tylko o to, to by było bardzo łatwe, dlatego że wystarczy pomnożyć przez siebie dwa wielomiany i dostaniemy wtedy wielomian, który jest wspólną wielokrotnością obydwu. Natomiast to ma być najmniejsza wspólna wielokrotność. W jakim sensie najmniejsza? Ano, to jest, ma być wielomian o możliwie najniższym stopniu. Tutaj jak pomnożymy te dwa wielomiany, dostaniemy wielomian stopnia siódmego, a jak zobaczymy, ta najmniejsza wspólna wielokrotność ma niższy stopień. Spróbujmy sobie przypomnieć, jak to jest z liczbami. Powiedzmy, że mamy dwie liczby, 4 i 6. To jak my tutaj wspólną wielokrotność możemy znaleźć, najmniejszą? No wspólna to oczywiście mówiłem, pomnożymy, 24. No to co, jeden sposób to byłby może taki, bo można wypisać wszystkie wielokrotności jednej liczby. 4, 8, 12, 16, 20, 24. To są wielokrotności czwórki. W drugiej kolumnie możemy sobie wypisać wielokrotności szóstki. No i potem co? I potem znaleźć najmniejszą z nich, prawda? No i widzimy, że najmniejsza wspólna wielokrotność, najmniejsza liczba, która się pojawia w obu kolumnach, to jest 12. No i dobrze wiemy, że to jest właśnie najmniejsza wspólna wielokrotność czwórki i szóstki. No następna wspólna to jest 24, właśnie 4 razy 6, no ale to nie jest najmniejsza. Czyli to najmniejsza wspólna jest 12. No dobrze, teraz czy możemy ten sposób powtórzyć dla wielomianów? No nie bardzo wiadomo, co to znaczy wypisać wszystkie wielokrotności jakiegoś wielomianu, dlatego że dla liczb naturalnych my tutaj mamy takie, one tak idą po kolei, prawda? 1, 2, 3, 4, prawda? Więc wiadomo, co to znaczy wypisać w kolejności wszystkie wielokrotności czwórki. No po prostu mnożymy tę czwórkę przez 1, 2, 3, 4. No i to będą wszystkie wielokrotności w takiej coraz większej liczby. One będą tak uporządkowane, żadnej nie pominiemy. Ale co to są wszystkie wielokrotności takiego wielomianu? Przez co mamy je mnożyć? No przez wielomiany. No ale jak je uporządkować, prawda? To trudno tak to wypisać, prawda? Możemy mnożyć przez z plus 1, z plus 2, z plus... Będziemy mieli nieskończoną taką tutaj nieskończony ciąg wielomianów czwartego rzędu. Nigdy nie dojdziemy do wielomianu wyższego stopnia, prawda? Więc to nie jest sposób, który możemy odtworzyć, ale dla liczb jest jeszcze drugi sposób, a mianowicie wiemy, że każdą liczbę naturalną możemy przedstawić jako iloczyn, jest iloczynem liczb pierwszych, czyli możemy ją rozłożyć na czynniki pierwsze, czyli takie liczby, które same już się nie rozkładają na czynniki, prawda? Same, które nie mają żadnych dzielników, no poza jedynką i sobą samą. Czyli 4 to jest 2 razy 2, 6 to jest 2 razy 3. Takie małe liczby to się łatwo rozkłada. No i teraz jak teraz ta wspólna wielokrotność, to musi się dzielić przez, muszą być te liczby pierwsze, prawda? Czyli tak, najpierw piszemy czwórkę, no bo ta liczba na pewno nie może być mniejsza niż 4, prawda? Czyli mamy 4 i teraz musimy ją pomnożyć przez coś, tak żeby się dzieliła przez 6, prawda? No ale nie musimy jej mnożyć przez tą dwójkę tutaj, bo dwójkę już mamy, wystarczy jak pomnożymy przez trójkę, czyli 2 razy 2 razy 3, no to jest właśnie 12, prawda? I ta liczba dzieli się tutaj przez 4 i dzieli się również przez 6. No, czyli tak, i to jest sposób, który możemy zastosować również w przypadku wielomianów, dlatego że wielomiany też możemy rozkładać na czynniki i na takie wielomiany, jak gdyby pierwsze, czyli takie, których już dalej nie możemy rozkładać. Zobaczmy na przykładzie. Ten wielomian tutaj, to jak go rozłożyć na, no 3z, widać, że na początek można by wyłączyć sobie 3z, wtedy dostanie nam tutaj z kwadrat minus 2z minus 3. No i teraz ten wielomian drugiego stopnia na czynniki, no to tak, albo możemy liczyć delty, ale on tu jest dosyć prosty, więc to łatwo chyba byłoby zgadnąć. Można napisać z kwadrat plus z minus 3z minus 3, tak go przepisać, to jest to samo. Ale teraz widzę tak, że tutaj to mogę zapisać jako z, z plus 1, a to drugie mogę zapisać jako minus 3z plus 1. Wobec tego z plus 1 mogę wyłączyć i mam tak 3z, z plus 1, z minus 3. O,
I teraz już rozłożyłem mój wielomian trzeciego stopnia na wielomiany liniowe. No i oczywiście wielomianów stopnia pierwszego już nie mogę rozkładać. Więc to jest rozkład na jak gdyby na takie czynniki pierwsze, jak gdyby na liczby pierwsze. Teraz drugi wielomian, może rozłóżmy go tutaj. Czyli tak, mamy 7, 21, 14. To 7, 7z kwadrat mogę wyłączyć, 7z kwadrat. I tutaj mi zostaje z kwadrat plus 3z plus 2. I teraz ten trójmian, no to co, to nawet łatwiej niż tam, on jest bardzo podobny do tego. To będzie, mogę go zapisać tak, z kwadrat plus z plus 2z plus 2. I teraz mogę wyłączyć sobie z plus 1, czyli mam tak 7z kwadrat, z plus 1, z plus 2. No dobrze, i teraz mam te rozkłady, rozkład na czynniki, oba wielomiany już rozłożyłem. No i co? I teraz analogicznie wypisuję najmniejszą wspólną wielokrotność. Czyli co? No ta najmniejsza wspólna wielokrotność musi być podzielona przez każdy z nich, wobec tego jeden z tych wielomianów mogę po prostu przepisać, czyli zapiszę sobie ten 3z, z plus 1, z minus 3. Dobrze, i teraz co? Teraz mam tą siódemkę, więc piszę sobie tą siódemkę. Ja to potem może chwilę skomentuję na temat tych współczynników. Potem mam z kwadrat, tak? Musi się dzielić przez z kwadrat, ale jedno z już mam, czyli wystarczy mi pomnożyć przez z. Potem z plus 1, ale z plus 1 już mam tutaj, czyli nie muszę mnożyć. I z plus 2 nie mam, czyli z plus 2. No dobrze, i teraz to jest wielomian, może go jeszcze przepiszę. To jest 21 z kwadrat, z plus 1, z plus 2, z minus 3. I to jest najmniejsza wspólna wielokrotność obu tych wielomianów. No i on jest wielomianem stopnia 5. Prawda? Iloczyn tych wielomianów jest wielomianem stopnia 7, ten wielomian jest wielomianem stopnia 5. No teraz na temat współczynników. No tutaj mamy, powiedzmy, te wielomiany o współczynnikach naturalnych. I oczywiście to jest tak, że w przypadku liczb, które nie są naturalne, w przypadku liczb rzeczywistych czy też wymiernych, no, pojęcie najmniejszej wspólnej wielokrotności, czy w ogóle wielokrotności, no, to ma niewielki sens. Natomiast dla wielomianów, nawet o współczynnikach rzeczywistych, nadal można mówić o najmniejszej wspólnej wielokrotności, tylko wtedy trzeba coś, żeby to było jednoznaczne pojęcie, to trzeba jakoś się umówić co do współczynników. No i wtedy na ogół się mówi, że mamy takie, zawsze przez współczynnik można podzielić, że rozpatrujemy tylko wielomiany takie, które przy najwyższej potędze mają współczynnik 1 i wtedy ta najmniejsza wspólna wielokrotność też istnieje i to jest wielomian jednoznacznie, wtedy to jest wielomian najmniejszego stopnia i umawiamy się, że ten współczynnik przy najwyższej potędze on ma również 1.